A bez tak wiedzieć ci kolor w szkole? Ja chodził, ja 4 klasy tu zakończyłem. Goldfish. Old man from Bałczanka. From Wilka. A w Wilki Idźcie prosto do cerkwi, tam na was czekają. Janusz, patrzcie na mnie. Dziękuję. Niech pan coś powie. No cóż, no cieszymy się, historyczny, że historyczny moment, prawda? Tak, oczywiście, że historyczny. Mówię, spotkanie dwóch nacji, które kiedyś żyły przez setki lat wspólnie razem ze sobą w zgodzie. Myślę, że to jest dobry początek na to, żeby odnowić to wszystko, co było dobre. Tak, to dużo trudów to weszło. Oczywiście. A miałem okazję być w szkole tak samo u tych Amerykanów. Tak. Pokazali mieszkanie, nie wierzyłem, jakaś cena za ten domek. To wartałoby przyjechać, tu się osiedlić, ale... To znaczy, to jest też piękna historia życia pana Sługockiego. Aha. Mam bliski kontakt z nim. Zresztą to też rozpoczęło się od tego, że przyjechał do gminy i mówi tak, że jest taki budynek zniszczony tutaj w Bałciance. Ja bym go chciał kupić. Tak. No i wtedy właśnie myśmy ten budynek sprzedali, on go odrestaurował i fajnie się wkomponował właśnie. Ten obiekt razem z tą cerkiewką. Aha. Takie centrum wsi stało się, takie ładne. Z względów jak na wiek jego, zdecydowali się, że już cały rok będą na Florydzie. No ja wiem. Dlatego kilka lat temu właśnie, kiedy przyjechał z małżonką swoją właśnie w te tereny, a jego żona jest Włoszką, to ona mówi, że z północnych Włoch i mówi, że to jest teren bardzo podobny do północnych Włoch. I ona mówi, że gdybyśmy mieli taki dom letniskowy, ja bym chciała z tobą tutaj przyjeżdżać. I właśnie znaleźli ten obiekt i kupili, odrestaurowali i właśnie na lato przyjechali.
Pan z nami. Gromadzimy się w tym szczególnym miejscu kultu naszej bałczańskiej świątyni, której od wielu wieków modlono się, zanoszono do Boga dziękczynienia i prośby. Ale był też taki czas, kiedy ta świątynia zarosła chwastami, kiedy była zamknięta dla kultu. I dziś znów możemy się w niej modlić. Dziś znów stąd, z tego miejsca do Boga możemy zanosić modlitwę. Chciałbym serdecznie powitać w osobach pana Kiszczaka i pana Krasowskiego, byłych mieszkańców tego miejsca, tej ziemi, naszych braci i nasze siostry, którzy tutaj, właśnie w tym miejscu, w tej świątyni, uświęcali się. Witam także wszystkich zgromadzonych, przedstawicieli województwa, naszej gminy, wszystkich mieszkańców obecnych, mieszkańców Bałcianki, Królika Polskiego, Deszna, Rymanowa Zdroju i innych miejscowości okolicznych, na tej mszy, w czasie której ksiądz biskup Stanisław będzie zanosił modlitwę za wszystkich zmarłych mieszkańców tej ziemi, ziemi bałciańskiej i ziemi wóleckiej. Tej ziemi, na której już nie ma śladów mieszkańców. Ale tam też żyli. Tam się cieszyli, pracowali, radowali, smucili. I tam też niektórzy zostali, czekając ostatecznego zmartwychwstania. Niech ta nasza wspólna modlitwa, kochani, wspólna, wołamy jeszcze innego gościa, ojca Andrzeja z obrządku grecko-katolickiego, który chce też zaznaczyć, że właśnie w tym obrządku tutaj się modlono. Dlatego chcemy połączyć naszą wspólną modlitwę i wielbić Boga za wielkie dzieła, jakich dokonał, za dar tej świątyni, którą dzięki Bożej opatrzności i pracy wielu serc ludzkich, poświęcenia, życzliwości, bezinteresowności, nie będziemy wymieniać. Bóg nagrodzi to dobro. Ta świątynia stoi i będzie służyła na dalsze lata, może i wieki, naszym potomkom, tym, którzy po nas przyjdą. A więc serdecznie zapraszam. Włączmy się teraz w wielką modlitwę i dziękczynienia i prośby za nasze siostry, za naszych braci, którzy odeszli do Pana, a może jeszcze czekają na nasze wspomnienie. Nasza modlitwa była miła Panu Bogu. Przeprośmy Go najpierw za wszystkie nasze grzechy. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam, myślą mową, czynnym zajmowaniem. Moja wina, moja wina.
moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Swoimi sługami spoczywającymi na tej ziemi, którzy wyznawali wiarę w Ciebie i włączył do grona Twoich świętych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Job powiedział: Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić? Żelaznym rycem, diamentem, na skalę je wyryć na wieki? Lecz ja wiem, wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje i oczyma ciała będę widział Boga. To właśnie ja go zobaczę. Oto Słowo Boże. Bogu niebędą dzięki. Przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni ci, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Sobie usiąść teraz. Drodzy, szanowni bracia kapłani, umiłowani przez Pana bracia i siostry, jak ksiądz Wiesław proboszcz wspomniał, szczególna uroczystość nas tutaj gromadzi, która nam każe przypomnieć te osoby tutaj, które żyły, pracowały, trudziły się na tej ziemi, dla dobra wspólnego, dla dobra wszystkich, którzy wtedy zamieszkiwali te tereny i pozostawili po sobie głęboki ślad właśnie swojej duchowości czy swojej kultury. Za to chcemy dzisiaj Panu Bogu dziękować, bo to, co ktoś wypracował, wypracowali nasi przodkowie, jest ogromnym skarbem, który przechowujemy, przede wszystkim teraz przechowujemy w naszych sercach, wspominając ich trud, zaangażowanie. Ta świątynia jest takim szczególnym znakiem tej miłości i do Pana Boga, i na pewno do drugiego człowieka. Zresztą świątynia zawsze była punktem odniesienia dla ludzi wierzących. Wspólnota, która przybywała na konkretne tereny, tak było w przypadku także Polaków, którzy emigrowali do Stanów Zjednoczonych czy gdzie indziej, to zawsze zaczynali od budowy świątyni, bo to był punkt odniesienia dla tych, którzy uświadamiali sobie, że są wszyscy dziećmi Bożymi, ale też chcieli w swoim języku przeżywać Eucharystię, spotykać się z Panem Bogiem, modlić się. I tutaj też ta świątynia jest takim znakiem właśnie miłości do Pana Boga ze strony naszych braci Łemków, którzy tutaj pozostawili też piękny ślad. Ja do tej pory spotykam się z ludźmi, którzy są zafascynowani kulturą łemkowską, którzy bardzo wiele czerpali, to będą rzeźbiarze czy inni artyści, którzy uczyli się właśnie tego, co tutaj wypracowali inni. Bo ten przekaz jest bardzo ważny. My się uczymy, przekazujemy sobie nawzajem pewne treści, przekazujemy to, co nosimy w sercu. A kultura jest także przejawem tego, co ja noszę w sercu. I wytwory tej kultury stają się ubogaceniem dla innych. One są, można być obrazem tego, co ja noszę we wnętrzu, a potem staram się wyrazić przez te dzieła, które realizuję, które podejmuję. Dlatego chcemy ich wszystkich wspominać. Bo też te trudne lata powojenne spowodowały, że ci ludzie musieli opuścić te tereny. Ale z drugiej strony też szacunek dla tych, którzy tutaj pozostali, powinien nam zawsze towarzyszyć, którzy są tu pochowani na tym miejscu, których właśnie chcemy wspominać. Hiob dzisiaj się pytał, że kto zdał odtrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić, żelaznym rylcem, diamentem na skale je wyryć na wieki. Ich imiona są wypisane na tych nagrobnych krzyżach czy kamieniach, ale o wiele ważniejsze, kochani, jest to, żebyśmy ich nosili w sercu, żebyśmy o nich pamiętali, bo kamień jest tylko znakiem zewnętrznym. Natomiast ważne jest, żebyśmy o naszych, tych którzy, bliskich, którzy odeszli, żebyśmy ich nosili w sercu. I Pan Bóg chce, żeby ich wypisać. Może dzisiaj nam to chce przypomnieć, żebyśmy na nowo wypisali ich imiona w naszych sercach i potem o nich pamiętali.
Ja pamiętam, tych, którzy odeszli, staram się o nich modlić i wiem, że oni żyją dalej w moim wnętrzu, w moim sercu. Oni będą żyć, dopóki my będziemy przekazywać to, co sami mamy w naszym sercu i te osoby, kiedy ich wspominamy, kiedy o nich mówimy, to później one także żyją w następnych pokoleniach. I to jest takie bardzo ważne, żeby żyć właśnie tą pamięcią o nich, dziękować Panu Bogu, a z drugiej strony z taką świadomością, też przekonaniem wiary, że oni już żyją pełnią życia. My tam zdążamy na drugą stronę. I znowu Hiob powie, że ja wiem, wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem mieszczątki skórą odzieje i oczyma ciała będę widział Pana. To jest zapowiedź zmartwychwstania, które się dokona. I cmentarze, które tutaj są, one są miejscem, gdzie każdy z nas oczekuje na powszechne zmartwychwstanie, które nastąpi przy powtórnym powrocie naszego Zbawiciela na ziemię. A to jest miejsce święte. Cmentarz to jest miejsce święte, gdzie spoczywają ci, którzy byli świątynią Ducha Świętego. Dlatego to jest taki wielki szacunek dla cmentarzy i ta troska o to, żeby ci, którzy tutaj są pochowani, byli znani także z imienia, żeby o nich nie zapomnieć, czyli żebyśmy też przez te znaki także zewnętrzne, a tak wspomniałem jeszcze bardziej przez wewnętrzne przekonanie, to wypisanie w naszych sercach, żebyśmy o nich pamiętali. I też mam przekonanie, że ci ludzie żyli tymi błogosławieństwami, o którymśmy dzisiaj słyszeli w Ewangelii, którzy starali się iść pod prąd temu, co głosi świat. Bo można powiedzieć, że błogosławieństwa to jest taka droga pod prąd. Świat głosi zupełnie co innego. A Jezus mówi, żeby żyć tymi błogosławieństwami, bo one prowadzą do życia wiecznego. Jeśli będą prześladować, a ja jednak będę przebaczał. Jeśli będą się ze mnie śmiać, to ja jednak nie będę odpłacał tym samym. Bo błogosławieństwa uczą mnie czegoś innego. I Jezus chce, żebyśmy właśnie tak żyli, a tego uczyli nas nasi ojcowie, nasi przodkowie. Zachowywali to w sercu, te wartości, które oni nas nauczyli i potem sami tymi wartościami żyli na co dzień. Ale wszystko się zaczyna od tego ubóstwa duchowego. To nieprzypadkowo Chrystus Pan mówi, że błogosławieni ubodzy w duchu, bo na nich należy Królestwo Niebieskie. Bo ubogi w duchu to jest ten, który ma świadomość, że jest naprawdę zależny od Pana Boga. Nie zależy od siebie samego. Dzisiaj świat się chlubi różnymi zdobyczami, a z drugiej strony tak z wieloma problemami sobie nie poradzimy. Albo przyjdzie powódź, albo jak teraz susza. Człowiek doświadcza tej swojej małości. Może jest tak, wydaje mu się, że wszystko potrafi podporządkować sobie, to jednak pokazują te wydarzenia, sytuacje, że my tak naprawdę nie zależymy od samych siebie, my zależymy od Pana Boga, który jest dawcą wszelkiego dobra. I ubogi w duchu sobie to uświadamia. Jestem ubogi w duchu, zależy od Pana i wiem, że od Niego także zależą losy tego świata, moje osobiste. Staram się potem podporządkować Panu Bogu w tym wszystkim, co On mi mówi, do czego mnie wzywa i staram się iść tą drogą, na której mnie postawił, żeby jak najpiękniej przeżywać to nasze życie. Dlatego warto i powinniśmy często wracać do tych błogosławieństw, bo one właśnie pokazują ten kierunek, jaki trzeba sobie wytyczać, tę drogę do tego, która będzie prowadziła nas do zbawienia. Bo wtedy ja będę człowiekiem szczęśliwym, jeśli będę żył tymi błogosławieństwami, jeśli będę je zachowywał w moim sercu i starał się właśnie wcielać konkretnie w tej rzeczywistości, w której mnie Pan Bóg postawił, to będę błogosławionym, czyli szczęśliwym. Też chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do odnowienia tej świątyni. Jeszcze jak byłem wikariuszem w Rymanowie Zdroju, to odprawiałem parę razy mszę świętą. Zupełnie inaczej wyglądała ta świątynia. Teraz jest bardzo piękna. Trzeba Panu Bogu też dziękować za to, właśnie co się stało też udziałem. To wielkie zaangażowanie tak wielu ludzi, którzy tutaj włożyli te swoje serce, swoją pracę, trud, żeby ona mogła na nowo służyć. Bo Pan Bóg też tego chce, żeby ten kult Jego, oddawanie Mu chwały, odbywało się także w pięknych świątyniach, te, które będą zawsze tym znakiem
miejscem obecności Pana Boga, bo Pan, kiedy właśnie świątynia jest konsekrowana, to bierze ją w posiadanie. Ona kiedyś była konsekrowana, ta świątynia, pewnie będzie, jak zostaną ukończone wszystkie prace na nowo, i Bóg bierze ją w posiadanie, czyli Pan Bóg tu zamieszkuje. A my, kiedy spotykamy się razem, kiedy się modlimy, to oddajemy chwałę Panu, który tutaj przebywa. I też wypraszamy Bożą pomoc, Boże błogosławieństwo nie tylko dla nas, ale i dla tych, którzy odeszli już z tego świata, którzy na tę naszą pomoc czekają. A dzisiaj też to taką żarliwą modlitwą otaczajmy tych, którzy odeszli, ale też myślę, że mówmy się nawzajem za siebie, żeby też nieść to przesłanie Ewangelii wszystkim ludziom, nasze braterstwo, miłość, wzajemną życzliwość, żebyśmy dzielili z innymi, tymi, którzy czekają na to, żebyśmy im zanieśli Chrystusa, a zaniesiemy im, kiedy sami będziemy Nim napełnieni. Kiedy ja się będę spotykał z Panem, to potem zaniosę Go innym, bo On jest wypisany w moim sercu. Dlatego, że On jest wypisany w moim sercu, Jezus, to potem niosę Go innym ludziom. I też później też mam wypisanych tych moich przodków, także w tym moim sercu, o nich pamiętam i właśnie o nich chcę mówić mojemu Zbawicielowi. Dzisiaj chcemy właśnie prosić Go, żeby ich przyjął do swojej chwały, żeby doświadczali tej ogromnej radości, śpiewali Panu ta radosna Alleluja, która jest udziałem tych wszystkich, którzy są zbawieni. Niech to niebo stanie się ich udziałem, a my, żebyśmy też tam kiedyś doszli i też naszych przodków też kiedyś tam spotkali całego świata. Módlmy się za Kościół Święty, aby stawał się czytelnym znakiem i miłosierdzia i pociągał współczesnych ludzi do Boga. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za kierujących narodami, aby w swoim działaniu mądrze łączyli sprawiedliwość i miłosierdzie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy czynnie przyczynili się do odnowy tej świątyni, aby sam miłosierny Jezus był kiedyś dla nich wiekuistą nagrodą. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy swoim postępowaniem skrzywdzili swoich braci i siostry, aby naprawili popełnione zło i odzyskali łaskę zjednoczenia z Bogiem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich zmarłych, mieszkańców wsi Bałcianka i Wólka, którzy kiedyś uświęcali się w tej świątyni, aby dobry i miłosierny Bóg przyjął ich duszę do chwały nieba. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas wszystkich, zebranych na tej uroczystej mszy świętej, abyśmy wszyscy otwierali swe serca na dary Bożego miłosierdzia i rozpalili w sobie pragnienie niesienia światu ognia miłości miłosiernej. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Ojcze, przyjmij modlitwy Twoich wiernych, pociesz swój lud i obdarz go łaską miłosiernej miłości przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę Twoim na rzecz i chwałę swojego imienia, a także na Bożego Maści i całego Kościoła Świętego. Panie Boże, Twój Syn oddał się Tobie jako żywa ofiara. Przyjmij tę samą ofiarę, którą Tobie składa Twój Kościół za naszych zmarłych. Odpuść im wszystkie grzechy i daj im nieśmiertelne życie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Górę serca znosimy. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, z Twojej woli rodzimy się, Ty kierujesz naszym życiem i na Twój rozkaz nasze ciało podległe grzechowi wraca do ziemi, z której było wzięte. Zostaliśmy jednak odkupieni przez śmierć Twojego Syna i Ty nas chrzesisz swoją mocą, abyśmy mieli udział w chwale Jego zmartwychwstania. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi i wołając. Święty, 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 Panu zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, osanna na wysokości, błogosławiony, który święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na rękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Wieczerzy, wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Zamykamy i orzekujemy.
zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem i biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach. W sposób szczególny chcemy polecić Ci wszystkich spoczywających na tym cmentarzu, na tej ziemi i wszędzie, gdzie tylko leżą ich doczesne szczątki. I wszystkich, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, a także tych, którzy odeszli w Twojej łasce z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Zajświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, z błogosławionym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mi Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I przekażcie sobie znak pokoju. Dziękuję.
i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Niechaj im świeci wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie, a światłość wieku i staw. Niechaj im świeci wieczny odpoczynek, radź im dać, Panie, a światłość wieku i stał, niechaj im świeci. Tutaj te tablice chcemy jednocześnie upamiętnić nie tylko w pamięci Katarzyny, ale też wszystkich, którzy bezimiennie spoczywają na tych terenach. I to na pewno będzie takim znakiem, ta tablica, że ci ludzie kiedyś tu byli związani z nami, w tej chwili też pozostają w naszej głębokiej pamięci. Módlmy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech bratniej nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości i oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności i wolności. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój Syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Błogosławiony Bóg nasz, zawsze, nyni, powszechczas, na wieki wieczni. Święty Boże, święty krypki, święty bezsmertny, pomiluj nas. Święty Boże, święty krypki, święty bezsmertny, pomiluj nas. Święty Boże, święty krypki, święty bezsmertny, pomiluj nas. Sława Ci, Synu i Świętemu Duchowi, i nyni, powszechczas, na wieki wieki. Amin. Preświętaja Trójce, pomiluj nas, Gospodzie, oczyści grzechy nasze, Владико, прости беззаконие наши, святый посети истину на мочи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
a Ojcu i Synu i Świętemu Duchowi, i nyni powszechczas na wieki wieki. Amen. Otcze nasz, gdyż to jest na niebesach, niechaj święty się imię Twoje, niechaj przyjdzie carstwo Twoje, niechaj bude wola Twoja, jak na niebie, tak i na ziemi. Chleb nasz nasuszny daj nam dziś i prosty nam długi nasze, jak i my prosimy dłużnikom naszym, i nie wведи nas w pokusu, ale izbawi nas od zła. Царство и сила и слава Отця и Сына и Святого Духа нині повсякчас и на віки вічні. Амінь. З духами праведних померлих, душі рабів Твоїх спаси, упокой, і збережи блаженну жизнь. Чоловіко любче, у Твоїй місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають, у покої душі рабів Твоїх, о, Ти, чоловіко любець, слава Отцю і Сину, що даду зійшов, Ісус розрішив закони, самі душі рабів Твоїх упокой, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Єдина чиста є порочна, як і без імене породило, моли, щоб спаслася душі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, поки душу усопшой в сухині Твоєї Катерини, і що простилося і всяке прогрішення, вольне і невольне. Господи, помилуй, Господи, поки дуже сопших рабів Божих, всіх мешканців, вульки, Бауцянки, які тут і по цілому світі спочивають, і щоб простилося їм всяке прогрішення, добровільне і недобровільне. Господи, помилуй, Господи, Господь благословив душі їх, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй.
небесной від пущення гріхів їх у Христа Царя і безсмертного Бога й нашого проси. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Боже, дух і всякий плоті, ти смерть подолав і диявола, знищив і життя світові твоєму дарував. Сам Господи, поки душі усопших рабів твоїх, за яких сьогодні молення заносимо, у місці світлому, у місці квітучому, у місці спокійному, звідки втекла болість, печалі, зітхання, всяке прогрішення, вчинене ними, словом або ділом або помислом, як благий чоловік любить Бог прости, бо нема чоловіка, що жив би, а не згрішив. Ти бо один без гріха правда, твоя правда вовіки, і слово твоє є істинна. Бо ти єси воскресення і життя, і поки усопших рабів Божих, Христе Боже, наші тобі славу посилаємо, з безначальним твоїм Отцем, Пресвятим благим і животворним твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Премудрі. Пресвішу від херовимів, славнішу від серафимів, що без одління Бога слова породила, сушу Богородицю тебе величає. Слава тобі, Христе Боже, надіє наша слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Христос, істинний Бог наш, що живим і мертвими володіє, молитвами пречистої своєї матери, святих славних всехвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих душі усопших рабів Божих, в оселах праведних оселит, на лоні Авраама покої до праведних залечить, і нас помилує, і спасе, як благий, і чоловік голубе. Блаженному спині вічний покій подай, Господи, приснопам'ятним рабам Твоїм і сотвори їм вічною пам'ять. Вічна пам'ять, вічна. Prosimy o ciszę. Posłuchajmy słów wnuczki.
świętej pamięci Katarzyny. Drogi święci ojcy, droga rodzino, słów nie ma. Плакати не вільно. Так, так, Федір. Бабцю пам'ятали лише двоє людей. Я як внучка і правнуки. Це діти моїх сестер і мої діти, як правнуки. Але двоє людей пам'ятали бабцю. Степан Кищак каже, що вона була на забаві в 43-му році. На кермеші. На кермеші. Болотянці. А Іван Красовський з Дошна. Ціле життя, яке я росла, я ціле життя знала дві вети, як тато з мамом говорили. Я ціле життя росла, з якої сторони на Болотянці сонце сходить, і з якої сторони на Болотянці сонко заходить. З тим ми швидко росли ціле життя дома. Я родилася в Україні, а мої три сестри, брат, Туся родили. З тим наш тато з мамою вставали рано, і з тим думком вони лягали спати. І з тим думком вони спочивають. Ціле життя тато непокоїло єдно. Як за дві години вистягували люди з Вільки, бабця ще сховала в лісі, і вона повіла. Як можна лишити рідну землю і рідну хижу? Я буду тут. І така дорога пані Маліновська, не знам, чи вона ту є, як я прийшла на Болотянку. Є вона, як вона мені розповідала. А інші люди, як говорили, бабця кожен раз на гору виходила і все казала, повічте чи не вертаючи наші думи. Так вона чекала. І так вона тут спочила, в тій землі. Ми днес переживаємо найщасливіші хвилини життя, бо земля завжди пахне. Як дах то неї пом'янутий, то та земля, вона стале пахне, і то та пам'ять кожен раз тобі бухать до серця. І ти мусиш то ті речі виспорядати. І я найкраще слова подяки, Ріхард, я складаю вам, я дайте вас поцілую. І пану Фарбанцю, твої цих... Пан Бурміш, де є? Бурміш, показайте. Вони прийшли до Пришова. Вони прийшли до Пришова із першої хвилі. Вони красний той камінь. Той камінь, який припомина, то швидко рідне, що було. І я буду спокійна. І спокійно з того світу піду. Тому що тут буде завжди жити пам'ять. І то будуть пам'ятати діти, внуки. І я знаю, що бабуся звідси буде дивитися на ті гори, так як дивиться тато і мама, бо всі ми колись з вами з того поземського життя стрінемося там. Велика вдячність вам, дорогі люди, дорогі обчани, болотянки. Ви наша родина. Ми вас завжди будемо раді відійти на Україну, кожен, хто тут прийшов, тут всі бенчі стоять. Ми вас радо будемо приймати в себе вдома і до вас, як до родини, прийдемо. Пане Федір Боч, я хочу, щоб ви тут прийшли. Де пані Марія? Ходьте тут собі, станьте. Пан Федір, пані Марія, пан Федір захоронив роботи мого отця, який був різьбаром. Я хочу сказати, що Вілька, Дошно, Болотянка в Україні знаний як найбільший осередок різьби. То можна сказати, так і міжнародні різьбари. Пан Штефан Кищак, родичі якого тут спочивають, вони тут всі разом. Я, пане Штефане, вам ся низько кланяю за те, що він написав книгу, де позначив кожну родину різьбярську. І тим, пане Штефане, ви нам захоронили пам'ять. От як же є пам'ять? Якщо ти в житті щось зробиш і передаш людині, а та людина ще комусь передасть, ото є історія. Низько я вам вклоняюся. Я не впізнала пана Івана Красовського. Іване, дайте вам Боже здоров'я. Він написав книжку «Дошно є колиска мого дитинства». Бо він ту на Болотянку думав, до дівчат він приходив.
пан Іван, і на вільку тут ж спокон віку красні дівки росли, росли і зараз вони є. Так що, пане Іване, я завжди вас пам'ятаю. Всім вам сердечно дякую. І завжди до той Балотянки я прийду. Я вже знаю, що тут є моя бабуся. Нехай вона тут спочиває. Та немає значення не знати, де воно було. Але тут вона є. І тут в такому красивому місті. Я сердечно дякую вам всім. Бо слів нема. Словами ні чоловік не годен повісти, як серце плаче. Так що пробачте. Дякую вам сердечно. Ще таку красиву подяку привезли громада, яка приїхала з України, то від лемків, які, ну, які походять звідки, з Балотянки, з Дошна. Пане Ріхарду, то для вас, де є? То для вас. Покаж, з панем. А де Войцеха, пане? Войцеха нема, так же передамо йому. Він тут був. Ну, я ж так можна, геть з приводу, самому стануть. Я сердечно вам дякую, сильно ся хвилюю, аж втратила голос. В церкві ще модли. А, і ще. Діти по дорозі. А то Шалайда, то є родина Шалайді, в неї дідо був, Рудавський, пробачте. А ще ми хочемо подарувати такий від дітей, від молодого покоління. Від молодого покоління такий рушник. Церкві, такий церкві хочуть рушник, подарувати. Такими білими, світлими помислами. Дякую вам за... Хай висить у церкві, хай буде зв'язок між нами і великою Україною. Залишаємо часточку себе, щоб потім до вас повертатися ще раз і ще раз. Дякуємо. До церкві. До церкви від цілої громади. Боже, моя мама з Рудавських. А ви ще більше камер не було з приводу. А передайте пану Віхарду, а то до церкви, або отцю, може, не знаю, немає отця. Ні, в НАТО до Немирова, так, і помер. Та він з Гутиська, то я їх знаю. Я їх знаю, у шитках вони красні люди. А я не вижу. А бабча була Ева, Жуліана. Євка, як ще називала? Орисик. Орисик. Ева Орисик. Не припоминаю. Але видиш, тут Гната Орисика, я їх припоминаю. Гната Орисика, то вже знаю. Його рідна сестра була. Рідна, Гнат було з Львова згутись. І ми у Львові зробили Онківщину, підняли. Ні, єдно село, як нас в Україну дали, то той Гнат вашої мами, якби брат, то він допомагав. А я Легната добре знам, бо він зуб рвав. Він умер, але його вже діти помирають, бо вони великі. Але я їх добре знам, я з ними до школи ходила. Вони живуть в другому купельському місті в центрі України. Я їм там і в Трускавці, Трускавець там учив. Коваль – це оженим на мамині і моїй мами сестри. Так, в Дошно. А в Дошно? В Дошно – це є красивство. Може, там Торецьке? Так, тут спочиває Параскев'я Кищак, в 38-му році, правильно. А як то відбулося? Щоб тут приїхати до Борщі, треба було мати дозвіл. Гелена Якіла, її муж написав документ, що мама тут померла, я написав до Москви. І по частинам ми то привезли. То на вічну пам'ять для мене. А де Славік є? Старим звичаєм. Старим звичаєм ідемо. Нічого не залишилося, нічого. Ваню Красовський, ти теж іще вип'єш чи ні? То може вони кошти? То я баню відмовив. За упокой душі, за упокой душі, а вам не здоров'я. Дай Боже.
No, a молода Газдаїн? Що? Вона має пана Івана під опіком. То я теж третій пів, бо в тройцю люблю. Чи то м'ядовечка, Войку, Фечу? Чи то м'ядовечка? Так. Чи м'ядовечка? Що там пише на клейці? To jego ciutka. Chcesz spróbować? Nie, ja... On z pracy. Ale na studni, a może na studni... Wadym, czy... Ona będzie. Nie, mi nie wolno, bo ja też w pracy. Wy przy pracy, tak? No co, idziemy na szkołę być. Do terenu? To, to jest czysty ukraiński kraj. Olu, ona się zabrała sondalek, ona domala, że tu szybko jak Brukiwka, Rivno, że to... Світа Ілаш просив Аня, щоб такого взяти, там, показати, туба хижа того, а того в Вільчі. То або... Тівку швидко підеме, а підеме на Вільчу зараз. Там є Тівку. Ось принаймні яку грушку але показати. Але підеме зараз, підеме на гору, а покажу вам село. А де Ріхард є? Він нас довезе тим. Так, так, так. Ну, пішідуйтеся, пішідуйте. Мамо, Магда. Магда. То є якось родина, я не знаю, як мама. Mama zawsze go daje, że to jest rodzina. No a ona, widzisz tam, ta co kamień jest postawiony, tak. To jest napisana Katarzyna z Bęcz, tak. Z Uliaszów. Tak, z Uliaszów. No. A Magda się pisała Uliasz. A Magda się pisała Uliasz. A ta aha. Magda mieszkała gdzie? W Rybie. Tak, to ja zaraz pokażę pani Oli. A, no już wiem. No. Ona u nas w Rymanowie mieszkała i zmarła w Rymanowie i leży w Rymanowie. To ja zaraz neteczko prowadzę, że ja do Oli będzie rodzina, tak? Tak, tak. Tam już wszystko była rodzina. Tak, tu było wszystko. Za 100 lat to jedno z drugim się tak, że mieszali. Pani Oli, ona właśnie sobie powiedziała. Albo ja lubię tam. Natomiast jeżeli chodzi o James Denny, dałem przez to. I... A ksiądz jedzie czas na zostawienie, oczywiście zaczynajcie. Nazwa naszego stowarzyszenia Spotkanie Rymanów. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym zaprosić na scenę Ekscelencjo, księże biskupie Stanisławie wraz z duchowieństwem, pani konsul, szanowni goście z Ukrainy i Słowacji, uczestnicy dzisiejszej niezwykłej uroczystości. Szanowni Państwo, zgromadziliśmy się dzisiaj tu w tym miejscu w trosce o budowanie jedności pomiędzy nacjami, które w przeszłości żyły ze sobą w przyjaźni przez setki lat. Tę przyjaźń dobrosąsiedzką zburzyli ludzie, którzy w imię niezrozumiałych idei prowadzili politykę eksterminacji, by doprowadzić do dominacji jednych ludzi nad drugimi. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest pięknej inicjatywie dialogu i zbliżenia na gruncie ekumenizmu religijnego i ponownego wzajemnego poznawania się po latach. Spotykają się tutaj dzisiaj Polacy, Ukraińcy i Żydzi, którzy w przeszłości byli obywatelami tej ziemi. Spotykają się w duchu przyjaźni i zgody, tak jak przez wieki było, w imieniu pojednania. Drodzy Państwo, aby to pojednanie było trwałe, musimy się wzajemnie poznać, gdyż to warunkuje lepsze zrozumienie drugiej strony. Znikają wówczas bezpodstawne uprzedzenia wynikające najczęściej księdza biskupa Stanisława Jamrozka, biskupa pomocniczego archidiecezji przemyślnej. Witamy bardzo serdecznie księże biskupie Stanisławie. Jest z nami obecna również konsul generalny Ukrainy na Słowacji, pani Olga Bęcz. Powinna być, jeżeli nie, to zaraz dojedzie. Witam bardzo serdecznie panią marszałek Annę Kowalską, radną do sejmiku województwa podkarpackiego. Pani marszałek bardzo dużo nam pomogła przy restauracji cerkwi. Podobnie nasz rodak, wiceprzewodniczący sejmiku, radny Janusz Konieczny, którego również bardzo serdecznie witamy. Brawo, 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 Janusz! Drodzy Państwo, konserwatora wojewódzkiego reprezentuje kierownik delegatury krośnieńskiej, pan Antoni Bosak, wraz ze swoimi pracownikami. Serdecznie witamy, jeżeli pan Antoni gdzieś tutaj jeszcze jest. Witam księdza proboszcza
parafii w Króliku Polskim księdza Wiesława Słotwińskiego. Na samym początku celowo powiedziałem, że są tutaj obecne trzy nacje: Polacy, Żydzi i Ukraińcy. Jest z nami pani Małka Szachan-Doron z mężem z Tel Awiwu, którą bardzo serdecznie witam. Drodzy Państwo, delegacja z Ukrainy liczy 26 osób. Na czele z Jarosławem Odrechiwskim, przewodniczącym Stowarzyszenia Łemków Truskawki. Witamy bardzo serdecznie. Oddzielne, gorące powitania należą się dwóm profesorom. Jednemu, który urodził się w Desznie, jest to profesor Uniwersytetu Lwowskiego Iwan Krasowski, którego bardzo serdecznie witamy. Historyk. Również witamy profesora filologii angielskiej Stefana Kiszczaka, jeszcze czynnie pracującego na Uniwersytecie Lwowskim. Witam wszystkich gości z Ukrainy i Słowacji według godności i piastowanych funkcji. Serdecznie Państwa witamy tu na Przymiarkach. Radę Miejską w Rymanowie reprezentuje Henryk Smolik, przewodniczący Rady Miejskiej. Witamy bardzo serdecznie. Jest również obecny cały zarząd Stowarzyszenia Spotkanie Rymanów, który przygotował dzisiejszą uroczystość na czele z panem Stanisławem Materniakiem, prezesem. Witam również bardzo serdecznie, to jest też oddzielne powitanie dla kolegi Rysia Krukara, członka zarządu wyżej wymienionego stowarzyszenia. Niech żyje! Witam wszystkich zaangażowanych w odbudowę cerkwi, projektantów i wykonawców na czele z kolegą Stefanem Stępinem, który od samego początku do końca nadzorował realizację tego pięknego dzieła. Stefan, dziękujemy serdecznie. Witam mieszkańców Bałcianki i wszystkich gości, którzy są obecni na dzisiejszej uroczystości. Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, kończąc swoje wystąpienie, apeluję do wszystkich tu obecnych, a za Państwa pośrednictwem do Państwa bliskich i przyjaciół o zastanowienie się, jaki osobisty wkład w szczytne idee dialogu i przyjaźni pomiędzy nacjami możemy wnieść my, zwykli ludzie, poprzez własną postawę szacunku i otwartości wobec drugiego człowieka. Kierujmy się więc szczerą wolą nawiązywania przyjaźni, gdyż tylko to może przynieść poprawę wzajemnych relacji pomiędzy ludźmi i narodami. Szanowni Państwo, wszystkim tu obecnym, na dzisiejszy wieczór i kolejne dni pobytu na ziemi rymanowskiej życzę wielu niezapomnianych chwil i wrażeń. Wszystkiego najlepszego. Międzynarodowe Towarzystwo i bardzo dobra zabawa. Do tego zapraszam. Raz jeszcze grupa ochrony. Proszę mu też prywitaty zostaje z Ukrainy. Duża przyjemność, że możemy razem ze Stritisem. Дорога родино, уж гнеска мовила у тім же, яка би не була вишка слова, нікде словом не можна виповісти то, що маєш на серці, маєш в своїй душі. Притоже, то, що чує чоловік, не дасться словом виповісти. Я насамперед, в першому ряді, дякую польській стороні за то, що так украсно приправили акцію пам'яті, акцію єднання поколінь. Бо гнезки з України прийшли перше, друге, третє і четверте покоління. Прийшлися вклонити ті святі землі, по якій ходили наші предки. І то та пам'ять єднає народи, то та пам'ять дає віру, що між нами, між людьми має жити добро, любов, взаєморозуміння і взаємоповага. Ріхард, я сердечно дякую тобі. Я сердечно тобі вклоняюся за
ті красиві дні, які сьогодні тут ми відчуваємо. Разом з вами прийшла ціла делегація таких самих лемків, руснаків з словацької сторони. Вони тут за гором жили. Вони теж переживають тяжко ті хвилини, бо інша була ситуація в Чехословаччині, ніж було тут. Але вони прийшли так само пом'янути і віддати шану майбутнім поколінням. Я сердечно дякую всім своїй родині з України, яка прийшла. Всі днеська тих 30-35 людей, то родини, то ми всі як рідна родина. Я вам всім бажаю гарної забави. Я вам бажаю, щоб нігде не щезала ниточка пам'яті, бо народ жиє хто ти? І до того часу, доки жиє пам'ять. Моя мама все повідала, що чоловік в житті має тільки дві цести. Єдна – іти з дому, а друга – вернутися думів. Я сердечно дякую польській стороні за те, що ми маємо можливість вернутися на тоті землі. Дай Боже вам здоров'я, много я вам літ, щастя. І щастя, і швидко найліпше вашим дітям, вашим внукам, правнукам. І ми будемо раді, як ви нас будете все так радісно тут приймати. Дякую вам сердечно. Дякую музикантам, гудбі. Боже, як вони красно грають. Колись як мама повідала, що на Вільці було так весело, а на горі вони танцювали. Я думав, що тут наші предки швидко з неба нескося дивлять. Дякую вам сердечно і низькося вам вклоняю. Швидко вам найліпше. Pierwszy koni lwowski, lewczyczy tu w Rymanowie Zdroju, nie? Można fotografię zrobić. Można, no to tak, tak, no fajnie by było. I jakby jeszcze coś więcej o nim, to by było fajnie. Ja w bibliotece tak myślę. Dobrze? Ja tam, telefon do mnie jest, wszystko na tej wizytówce. Dobrze? Obecność Państwa podczas tegorocznych dni pamięci o kulturze łemkowskiej. Wydarzenie, do którego Stowarzyszenie Spotkanie Rymanów przygotowało się przez długi czas. I chciałbym powiedzieć, że wyszło ono w całej okazałości, czyli wszyscy uczestnicy tego wydarzenia uznali, że jest ono na taką miarę niecodzienne, że chyba już tak jak się nie powtórzy, ale ja myślę, że w przyszłości również chcielibyśmy, żeby spotkanie tych dwóch nacji, które żyły przez setki lat ze sobą, czyli Łemkowie i Polacy, do takich spotkań tutaj dochodziło. Ja myślę, że od nas musi się rozpocząć ta taka odnowa prawdziwa. Czyli żeby po prostu ten świat mógł istnieć, bo jeżeli nie będzie takiego dobrej woli w naszych sercach, wzajemnych relacjach, to na pewno nie będzie tam tych decydentów, polityków. Drodzy Państwo, chciałbym kilka słów poświęcić właśnie dwóm osobom, właśnie panu profesorowi Krasowskiemu i panu profesorowi Kiszczakowi. Ja jeszcze teraz, będąc w domu chwilę, to wziąłem książkę pana Jana i poczytałem sobie odesznie. Siedząc nawet z księdzem biskupem, bo akurat odwiedził mojego tatę ksiądz biskup, który wczoraj był odprawiać mszę, bo on przez 3 lata był tutaj w Rymanowie Zdroju wikariuszem, a ja byłem organistą w kościele, tośmy razem współpracowali, także była okazja. Zresztą to jest wspaniały człowiek. Myślę, że na dzisiejsze czasy można go porównać do papieża Franciszka, który chce odnowy kościoła i on swoją postawą również daje dowody na to. Drodzy Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować też wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie tegorocznych Dni Pamięci. Stowarzyszeniu Spotkanie Rymanów przede wszystkim, i tu mam na myśli prezesa Stasia Materniaka, Rysia Krukara i wszystkich pozostałych, którzy zaangażowali się w przygotowanie. Mieszkańcom Bałcianki, którzy właśnie pod przewodnictwem kolegi Rysia zdali egzamin na 6, bo u nas to stopnie od 1 do 6, to na 6 z plusem, można powiedzieć. Cała wieś była zaangażowana i cała wieś pomogła w przygotowaniu tej uroczystości. Jeszcze korzystając z okazji, to chciałbym właśnie tutaj, jak Państwo jesteście obecni, podziękować Stefanowi Stępiniowi, który z racji nadzoru nad realizacją tej cerkwi pełnił pieczę takiego nadzoru, fachowego, bo jest wykształcenia architekta. Tak, i z dziś Ogil, który jest też dzisiaj się dał poznać jako wybitny fachowiec, znawca kultury. Chciałbym również podziękować Jarkowi, który był z nami w kontakcie, żeby ten przyjazd zorganizować w sposób właściwy.
No, państwo też wiecie, że myśmy pojechali specjalnie do Truskawca i do Lwowa, żeby zaprosić te osoby, które być może na zaproszenie takie wysłane pocztą pewnie by się nie zgodziły, ale osobiste zaproszenie spowodowało to, że i pan Iwan, i pan Stefan są z nami tutaj dzisiaj. O pani konsul Oldze chciałbym też parę słów powiedzieć. To nasza historia to jest taka, że kiedyś konsul z Krakowa wykonał telefon do mnie, do burmistrza i mówi tak: mam koleżankę, której babcia pochodzi z miejscowości Wólka, tutaj niedaleko Rymanowa. No i wtedy od tego się zaczęło, że był pierwszy telefon, wizyta, a teraz ja myślę, że pani konsul już będzie, jest prawie stałym gościem, już nawet nie musi wykonywać telefonu, tylko przyjeżdża do Łosiów i tam jest pełnym szacunkiem witana i goszczona. Także myślę, że powoli wrastamy w tą ziemię wszyscy razem. I Łemkowie, i my, Polacy. No cóż, do zobaczenia za rok, mimo że dopiero wyjazd będzie jutro. Myślę, że na dzisiejsze jeszcze popołudnie można będzie wykorzystać. Będziemy mieć taką fajny wieczór. Jest wieczór opery i operetki tam w nowej części parkowej. To serdecznie wszystkich zapraszamy. No i pewnie jeszcze po śniadaniu jutro postaramy się tutaj was pożegnać. To ja tyle w imieniu swoim i władz samorządowych. Było nam bardzo miło gościć państwa. Dziękuję. Jesteście zawsze niewinni, zawsze. Jeszcze. My jesteśmy takim stowarzyszeniem, które nazywa się Stowarzyszenie Spotkanie Rymanów. Spotkanie, to pan profesor wie, to jest spotkanie dwóch ludzi, kilku ludzi, kilkoro ludzi i kuset ludzi. Czasami nam się zdarza, że spotykamy się tylko we dwóch, a czasami się zdarza, że spotykamy się w takiej olbrzymiej 500. Gromadzie 500 czy 600 osób, jak wczoraj było w Bałciance. Tego typu spotkania nasze stowarzyszenie organizuje od kilku lat. W tym roku, dzięki temu, że cerkiew została tak pięknie odrestaurowana, myśleliśmy o tym, żeby to uczcić i zaprosić wszystkich, gdyż którzy byli związani nie tylko z tą cerkwią, ale i z tą okolicą. Bardzo nam miło, że tak wszyscy dopisali i skorzystali z naszego zaproszenia. Dziękujemy serdecznie za to spotkanie. Mam nadzieję, że będą następne. I teraz jest czas pożegnań oficjalnych. Nieoficjalnie to jeszcze wszyscy się będą żegnać, ale dzisiaj jest oficjalne i w tym momencie jest oficjalne. Przygotowaliśmy dla państwa takie drobne pamiątki, żeby też pamiętać o tym, że takie zdarzenie w Bałciance wczoraj, dzisiaj w Rymanowie Zdroju miało miejsce. Także serdecznie dziękuję, a teraz pozwolimy sobie wręczyć seniorowi i jednocześnie osobie, która urodziła się w Bałciance, taki drobny cerkiew Bałciance po odrestaurowaniu. Jaka to skala? Po odrestaurowaniu. Wszystkiego dobrego, panie profesorze. Panie profesorze, dziękuję za pobyt i żeby pan pamiętał o Bałciance też. Żeby panu zawsze wszystkiego dobrego. Pan zawsze do muzeum może być jako dobry eksponat. Ja bardzo dziękuję od wszystkich Bałcianów i Wolanów, które tutaj są. Nie. Myślałem, że takie będzie ładne przyjęcie. Wczoraj na przymiarkach, jak się popatrzyłem, tysięcy ludzi witali nas. I ja od naszych wszystkich, co jeszcze żyją, i ich wnuków prosiłem Boga za wasze zdrowie, niech wam będzie Boże zapłodnikiskie. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy. Panie profesorze. Dziękuję bardzo. Ale pokaż ten było. Pokaż ten, pana profesora Iwana. Chcieliśmy dać pamiątkę taką cerkiew na szkle. Hasłem. Iwan, pokaż tą cerkiew nam tutaj. Jak pokazuje. Dziękuję. Ładnie, ładnie. Tu jest taki stojaczek. To można postawić. Tu jest stojaczek do tego. Obernijcie domenę też. Obernijcie domenę. Dobry, dziękuję. Można to będzie zrobić. To jest. Jak państwo, ale tak pokazujemy. I ja chciałem powiedzieć, że ten plakat przyjechał do nas z Budapesztu. Czyli nie jest to plakat miejscowego artysty, tylko to jest plakat, który wykonał pan Krzysztof Ducki, polski
artysta po Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który od 30 lat jest obywatelem Węgier i mieszka w Budapeszcie i uczy bratanku Węgrów robić plakaty. To jest z polskiej szkoły plakatu. Sam w sobie, mam nadzieję, że przypomni, jeżeli go weźmiecie ze sobą, to przypomni o tych dniach pamięci. Także proszę bardzo, to jest plakat Dni Pamięci. Jest też inicjatorem tych spotkań i przywiózł nam taką wspaniałą delegację, zadbał za organizację, że wszyscy dojechali i też wam życzymy szczęśliwej drogi, żebyście wszyscy szczęśliwie wrócili na pamiątkę. Jarosław. Chciałbym, żebyś nie zapomniała o babciance. Boże miły! Gospody Boże miły! Gospody Boże miły! Ja już to będę teraz. Ty byłaś jedną z inicjatorów. Ja nawet swoją rodną terytorię mało poznaję. Bo tak się zarosło, pomieniali płoty do szkoły, ze szkoły, do ryżki, stężki. A jak szkoła istnieje? Існує, існує, трошки перероблена, але існує ще. А що там, буде ще школа, та де? Ще є, ще існує школа, ще буде. Початковий клас. Початковий клас. А в котрому селі? Дошні, так? Дошні. О, і потім, потім... А наша школа є купи поля, запросив нас, я не знаю, як його прізвище не маю. Ну, добре було б, якби він не брав кілька грошей, а подарував бабутянці. То було чудесно. Бо той мій колега Степан, пан є великий, богатий, мав свої окренти і так далі. Але пінізи – то не всього, не туди забіжеш. А то, якби пан зробив то для культури польської і української, то буде велике. А він так задумався. Капіталісти не дуже то... Не дуже люблять роздавати гроші. А якщо це якби на тим заробив, вже не буде ваш... Чим то хоче доларів за школу? 125. А якби дав таку харитативну організацію, може ще створив якийсь фундуш, щоб хтось там був затруднений, чи рік пильнувати того. Та й то місцевий уряд покривати. Ну я як... Приїжджав в якому 69-му році, то там була ще вчителька. Вчителька дуже гарно нас прийняла. І школа не була така ж запущена, але він то переробив на європейський вид. Там школа прекрасно зроблена і так далі. Вітаємо. Філософи зараз, на старість, філософія зараз, так, на пришлость. Dobra, to jest dobra dumka, że ja byłaś tylko to nie kosztowało, jakby się odniał od dochodu. Tak. Trzeba i to, gdzie one idą? Leczyłam. Widziałam, że oni się nudzą, pasą owce, pasą krowy, nie mają co robić. Chciałam im dać materiał do ręki, żeby te ręce były zajęte. I mówi, dlatego uczyłam ich rzeźby. Bardzo prosto, najpierw dałam jedną ramkę. Zróbcie taki prościutki wzór ramki i jak nauczyli się, szli do domu, przez tydzień mieli wykonać 10 ramek. Ona te ramki od nich kupowała i później szukała kuracjuszy, żeby to nabyć. I później coraz trudniejsze wzory. A mówię o tym Waniu Kawce, pisze. Tak był zdolny, że się wykształcił i jak pan powiedział, to jest w pamiętniku, pracował przy odnowieniu na Wawelu kaplicy Zygmuntowskiej. I o innych tam pisze. Sława Jezusu Chrystu. Ona organizowała wesele lemkowskie. Moja matka... Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy bardzo. Panu Ryszardu.